Proszę Państwa, radio znowu punktuje. Ostatni mecz pierwszego dnia turnieju Pomerania Cup. Warmińsko-mazurskie w żółtych strojach, w biało-czerwonych Mazowsze. Proszę Państwa, wynik w tej chwili na 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty 90 do 19 prowadzi Mazowsze. Trener Karol Gryko rotuje po 5 zawodników. Pozdrawiamy trenerów z Pruszkowa, bo jest z Polonii trener, jest trener z Piotrówki Radom, to mi tylko zostało pozdrowić trenerów z Pruszkowa. Chyba Gębal miał rocznik 99. Pozdrawiam, bardzo dobrze pan tylko chłopaków wyszkolił, wstydu nie przynoszą. Pruszków to nie tylko przecież Gębal, to i Kwasiborscy i przecież znany trener Przelazły. To jest wielkie tradycje także koszykarskie w Pruszkowie. To jest właśnie chłopaczek z Pruszkowa, który już podchodzi pod 2 metry. A, no 4 centymetry może. Ale na OM-ie już będzie 2. Musisz dużo spać, jak chcesz mieć 2 metry. Ja się podejdę do pielęgniarki, za nami pierwszy dzień turnieju. Czy były jakieś kontuzje? Bo rodzice by chcieli wiedzieć. Niewielkie. Niewielkie, drobne. Czyli wszyscy są sprawni, żeby jutro zagrać. Ale myślę, że tak. Jeden przypadek mamy taki, gdzie nie wiadomo, czy chłopiec skręcił nogę, czy nie. Aha. Miał to skonsultować. Może będzie podkręcenie lekko. Dobra, dziękuję i trzymamy kciuki, żeby do końca tak zostało. Błąd 8 sekund. Pan Majcherowicz na co dzień pracuje w Olsztynie. Proszę Państwa, nie ukrywajmy, kadra Warmii Mazur dopiero tydzień temu miała spotkanie naborowe. Trener zebrał kilku chłopaków z kilku klubów. Wybrał 12 i przyjechali. Pierwszy raz ci chłopcy razem są w ogóle. Znają się tylko z jakichś turniejów czy rozgrywek. Było nie było, Polonia i Piotrówka to finaliści mistrzostw Polski. Za chwilę będziemy mieli zmiany. Ignatowicz szykuje się do wyjścia. Chłopak z Ełku, jedyny przedstawiciel, ale wiemy, że o Ełku coraz głośniej. Kolędzi z Ełku. Komenda z Ełku, a teraz pojawia się Ignatowicz w kadrze, może pójdzie w ich ślady i też gdzieś zaistnieje na koszykarskim rynku. Zobaczymy, co zagra Ignatowicz. Pozdrawiam, pozdrawiam Ełk. Piąteczki trenera Jakubczaka. Ignatowicz przy piłce. Hubert. Zdarza się, dopiero co niedawno zaczął grać w koszykówkę. To nie jest chłopak, co gra 4 lata, tylko to jest chłopak, który gra kilka miesięcy. Proszę.
kilkakrotnie. Po prostu od niego odgapił. Kolejny faul. Na całym tutaj. Krakowiak, bo ci zaśpiewam po tej bliżej. No. O, szczęście. Kolejne zmiany. W tej chwili różnica 80 punktów. Jest to największa różnica do tej pory. I dlatego jestem cały czas zwolennikiem tego, żeby tutaj kadry podzielić na dywizję A i B. Mocni, słabi osobno sobie grają turnieje o puchar i będą bardziej wyrównane mecze. Nawet ci, może perspektywiczni zawodnicy nie potrafią się wykazać, bo grają ze silnymi zawodnikami. Ale to już inne zagadnienie. Jak się cieszy, nie wiem dlaczego. Pierwsze punkty. Bo obie stawia. To co? Obie stawia na setkę. Dlaczego tak bardzo się cieszyłeś z tego punktu teraz, który zdobyłeś? A, bo wiesz, to były moje pierwsze dwa punkty. W kadrze? Tak. To gratuluję. Po drugie, to była stuwa. To gratuluję tym bardziej. A po trzecie, koledzy tego chyba bardzo chcieli. To jeszcze bardziej gratuluję, to czas na chrzest dla ciebie.